Hej wszystkim! Dzisiaj omawiamy pytania z egzaminu na prawo jazdy kategorii B, aktualne na luty 2024 roku. Dołączcie do nas i przygotujcie się razem z nami. Zamierzasz skręcić w lewo, a kierujący pojazdem z przeciwka będzie jechać na wprost. Czy masz przed nim pierwszeństwo? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek wcześniej zasygnalizować, że zamierzasz zmienić pas ruchu? Odpowiedź tak. Czy zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego poza obszarem zabudowanym masz obowiązek umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji możesz wykonać manewr wyprzedzania? Poprawna odpowiedź brzmi nie, ponieważ w tej sytuacji zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, chyba że na przejściu ruch jest kierowany. Czy ten znak oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji wolno ci zmienić pas ruchu na prawy skrajny? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o trzech niebezpiecznych zakrętach? Poprawna odpowiedź to tak, ponieważ w tej sytuacji występuje znak A4, który ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w lewo. Czy w widocznej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem poruszającym się jezdnią poprzeczną? Odpowiedź nie. Czy widoczny znak informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze? Odpowiedź tak. Czy zażywanie leków nasennych i uspokajających może mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji powinieneś zmienić pas ruchu na środkowy, jeśli chcesz jechać na wprost? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji widoczna linia przerywana wyznacza ci miejsce zatrzymania w związku ze znakiem stop? Odpowiedź nie. Kierujesz pojazdem silnikowym. Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno ci pojechać przez skrzyżowanie na wprost? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie z dowolnego pasa ruchu, jeśli zamierzasz skręcić w lewo? Odpowiedź nie. Czy ten sygnał świetlny oznacza, że przy skręcaniu w lewo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu? Odpowiedź nie. Zamierzasz skręcić w prawo. Czy musisz sygnalizować zamiar tego manewru prawym kierunkowskazem? Odpowiedź tak. Czy ten znak ostrzega o możliwości wystąpienia gołoledzi na jezdni? Poprawna odpowiedź brzmi tak, ponieważ znak A32 informuje o możliwości wystąpienia gołoledzi na jezdni. Czy w tej sytuacji, nie widząc innych uczestników ruchu drogowego, jesteś zwolniony z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności? Odpowiedź nie, ponieważ zgodnie z artykułem. Czy bezpośrednio za tym znakiem masz prawo zatrzymać pojazd na poboczu, jeżeli nie utrudni to ruchu innych pojazdów? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz prawo przejechać przez przejście dla pieszych? Odpowiedź nie. Jaką funkcję spełnia system przeciwblokujący ABS? Odpowiedź C. Ułatwia omijanie przeszkód w czasie hamowania.
Którą z wymienionych technik hamowania awaryjnego należy zastosować w samochodzie osobowym wyposażonym w układ ABS? Odpowiedź A. Szybko i mocno wcisnąć pedał hamulca. Czy w celu wydania międzynarodowego prawa jazdy powinieneś zgłosić się do wojewody? Odpowiedź A. Nie, takie prawo jazdy wydaje starosta. Który z wymienionych czynników może spowodować szybsze zużywanie się opon na kołach przednich w samochodzie osobowym? Odpowiedź B. Nieprawidłowa zbieżność. Chcesz przewieźć dziecko na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w przednią poduszkę dla pasażera, która jest aktywna. W jaki sposób możesz to zrobić? Odpowiedź B. W foteliku bezpieczeństwa przodem do kierunku jazdy. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać, kierując samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 ton na drodze ekspresowej jednojezdniowej? Odpowiedź B. 100 km na godzinę. W jaki sposób powinieneś obserwować drogę podczas jazdy w ruchu miejskim? Odpowiedź A. Tak, aby uzyskać szerokie pole widzenia. Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na. Policjant zatrzyma. Odpowiedź B. Kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym. Który z wymienionych czynników ma bezpośredni wpływ na długość całkowitej drogi zatrzymania samochodu osobowego? Odpowiedź C. Czas reakcji kierującego pojazdem. Jak prawidłowo powinieneś ustawić lusterko wsteczne, wewnętrzne? Odpowiedź B. Tak, aby widzieć tylną szybę i drogę za pojazdem. Jakie musisz spełnić wymagania, żeby odzyskać uprawnienie do kierowania pojazdem, które zostało cofnięte za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym? Odpowiedź B. Jesteś zobowiązany spełnić wszystkie wymagania stawiane osobie, która pierwszy raz ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdami. Jakie czynniki wpływają na poprawę pola widzenia? Odpowiedź B. Zmniejszanie prędkości pojazdu. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami moim sukcesem w zdaniu egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Byłem przygotowany na 32 pytania, w tym 20 podstawowych i 12 specjalistycznych. Testy były aktualne na rok 2024, co sprawiło, że musiałem być naprawdę dobrze przygotowany. Szukałem skutecznego sposobu na naukę i trafiłem na portal poznajtesty.pl. To miejsce okazało się niezwykle pomocne, ponieważ mogłem tam praktykować pytania, które później pojawiły się na egzaminie. Cieszę się, że moje wysiłki się opłaciły, ponieważ zdobyłem wszystkie 74 punkty możliwe do uzyskania. Minimum do zaliczenia było 68 punktów, więc udało mi się to z ogromnym zapasem. Chciałbym zachęcić innych kursantów do nauki na poznajtesty.pl, ponieważ to naprawdę